Witam Cię, Ariel, na przedmeczowej konferencji przed meczem 20. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Piast Gliwice, Pogoń Szczecin. No i cóż, w Turcji co prawda wiało, ale było jednak cieplej. Jak te boiska, oceniasz boiska? Trudny jest powrót po zimie do Polski i do wznowienia rozgrywek? Na pewno mieliśmy na obozie w Turcji bardzo dobre warunki do pracy. Myślę, że byliśmy z nich zadowoleni, lecz wiał wiatr, mocny wiatr, tak jak na przykład na sparingach było to czuć niestety, jak grało się pod wiatry, na pewno było ciężko wyjść spod pressingu, ale wróciliśmy teraz do Polski, warunki też mamy, myślę, dobre, chociaż jest dużo zimniej, ale dajemy radę i robimy wszystko, żeby być przygotowani do sobotniego meczu. To były pierwsze zimowe przygotowania pod okiem trenera Waldemara Fornalika. Jak możesz je ocenić? Jak ty się czułeś podczas tych obozów? Na pewno był to, myślę, ciężki obóz. Najpierw te 5 dni w kamieniu, które dało w kość, bo to było 5 dni, gdzie się skupiliśmy na przygotowaniu bardziej motorycznym niż piłkarskim, gdzie mieliśmy dużo treningów na siłowni i na sali. Ale obóz w Turcji to już był bardziej taki obóz piłkarski, gdzie szlifowaliśmy taktykę, różne rozegrania piłki i myślę, że będziemy dobrze przygotowani do tego sobotniego meczu. Twój debiut w Piaście to właśnie mecz z Pogonią Szczecin. Jak wspominasz to spotkanie? Na pewno cieszyłem się, bo to był mój debiut taki, gdzie wszedłem, pamiętam, chyba w 80 minucie za Tomasa Huka. Wynik był niekorzystny, no ale na pewno był to mecz, który zapamiętam, ponieważ pierwszy raz zagrałem, wszedłem w meczu ekstraklasowym. Jak ocenisz w ogóle tę przestrzeń od debiutu do dnia dzisiejszego? Jak oceniasz swój rozwój, swój postęp, swoją jak gdyby pozycję w drużynie? Na pewno na początku było ciężko, ponieważ grałem mało, tak, ale z kolejki na kolejkę zaczynałem grać coraz więcej. Pod koniec już praktycznie grałem większość w pierwszym składzie, też no, wiadomo, nieszczęście innych pomaga drugiemu, bo czy Kuba Czerwiński wyleciał, to wskoczyłem i myślę, że stanąłem na wysokości zadania. Potem Tomasz Huk złapał kontuzję i też grałem i myślę, że jestem zadowolony. Zobaczymy, jak teraz będzie w sobotę. No właśnie, odnośnie soboty, mecz z Pogonią Szczecin, rywal od razu na start, wymagający wicelider. Jak oceniasz tego przeciwnika? Na pewno będzie to bardzo mocny mecz, bardzo ciężki dla nas przede wszystkim, bo Pogoń ściągnęła też zawodników, mają jakość w zespole, pokazali to w pierwszej rundzie. Byli rozpędzeni, ale my myślę, że stawimy czoła temu zadaniu i mam nadzieję, że wygramy w sobotę. Do zespołu dołączył nowy środkowy obrońca, czyli Konstantin Reiner. Jak zapatrujesz się na większą rywalizację, dosłownie w przenośni, bo kawał chłopa z tego Austriaka. I czy wyobrażasz sobie siebie na innej pozycji? Na pewno czym więcej zawodników, tym większa rywalizacja. To jest dobre i zdrowe dla wszystkich, ponieważ każdy musi dawać siebie 110% na każdym treningu, żeby pokazać, że to jemu gra się należy. I na pewno jest to bardzo dobry zawodnik, bo przyszedł z Ligi Austriackiej, dużo meczów tam rozegrał. I czy ja widzę się na siebie na innej pozycji? Tak, na pewno. Ja jestem takim zawodnikiem, że gdzie mnie trener wystawi, tam będę grał. Tak, czy wchodziłem w tym sezonie w Ekstraklasie na prawą pomoc, czy na prawą obronę, też dawałem radę i myślę, że jestem wszechstronnym zawodnikiem, że oprócz bramki mogę zagrać wszędzie. Konstantin jest jednym z 5 piłkarzy, którzy dołączyli do Piasta. Generalnie klub był mocno aktywny tej zimy. Co dla drużyny to oznacza? Taka liczba nabytków, taki powiew świeżości, jakbyś to ocenił? Na pewno każdy zawodnik, który przyszedł, prezentuje dużą jakość sobą. I to, tak jak mówiłem, to powoduje to, że wszyscy chcą rywalizować i każdy daje 110% się na treningach i do końca nikt nie wie, kto będzie grał w danym meczu. I to dla drużyny jest bardzo dobre. Reasumując, czyli te zwiększone rywalizacje, trud obozów, z jakimi nastrojami przystępujecie do nowej rundy? Na pewno dobrymi. Atmosfera w zespole, myślę, jest bardzo dobra. Nakręcamy siebie nawzajem i po prostu nie możemy doczekać się sobotniego meczu i zrobimy wszystko, żeby go wygrać. Tyle. Dzięki wielkie.